jak nagrać własną wersję piosenki, z której usuniemy oryginalny wokal i zastąpimy go swoim. Ciekawych zapraszam na film. Po pierwsze, będziemy potrzebowali dwóch aplikacji. Pierwsza aplikacja to aplikacja, która działa z poziomu przeglądarki internetowej, jest za darmo i pozwala nam na usuwanie wokalu z dowolnego utworu muzycznego pobranego z internetu w formacie MP3. To jest bardzo ważne. Drugą aplikacją będzie aplikacja Audacity. To tutaj nagramy swój śpiew na choćby ścieżce dźwiękowej monofonicznej, a następnie taką ścieżkę zmiksujemy z utworem muzycznym. Jak to będzie wyglądać? Popatrzcie. Ja postawiłem na dość chwytliwy utwór o takim tytule. Tutaj uzyskałem przy pomocy sztucznej inteligencji tłumaczenie interesującego mnie fragmentu. I to tłumaczenie wykorzystałem do nagrania ścieżki dźwiękowej. Posłuchajmy, jak to nagranie mi się udało wykonać. Ompa, lompa, dompety duch, dla ciebie śpiewam dzisiaj znów. Ompa, lompa, dompety di, ja teraz śpiewam, słuchasz mnie ty. Powiem wam tak, ten mój śpiew jest zsynchronizowany ze ścieżką dźwiękową, czyli z oryginałem, z którego został usunięty wokal. Ale ścieżka po usunięciu wokalu została poddana działaniu dwóch filtrów, które mają wpływ na wysokość i tempo utworu. Teraz pokażę wam, jak wykorzystać aplikację służącą do usuwania wokalu. Wystarczy do niej zaimportować wcześniej przygotowany kawałek z piosenką. Może to być cała piosenka. Z racji tego, że nie jest to długi utwór, nie jest to długi fragment, cały proces nastąpił błyskawicznie. Posłuchajmy, jakie było nagranie oryginalne, oczywiście wcześniej przeze mnie zremiksowane w Audacity. A teraz popatrzcie, jak wyciszę wokal. No, działanie sztucznej inteligencji wprost szokuje. Mam przygotowany podkład muzyczny. Zapisuję go do pliku. I tutaj mam wskazany format MP3. Ja oczywiście zapisuję samą muzykę. Nie będę tego robił, bo już to wcześniej zrobiłem. Teraz przejdę do aplikacji Audacity. Mam nagrany swój śpiew. Dodam. Zaimportuję dźwięk ze ścieżki Remix Muzyka. I teraz odsłuchajmy całości. Zwróćcie też uwagę na to, że mam już dobrany poziom głośności obu ścieżek. Jak to będzie brzmiało? Ompa, lompa, dompety du, dla ciebie śpiewam dzisiaj znów. Ompa, lompa, dompety di, ja teraz śpiewam, słuchasz mnie ty. No chyba całkiem nieźle. Tak myślę.
Jak już wcześniej powiedziałem, nie jestem fanem śpiewu i nigdy nim nie byłem. I teraz już wiecie, jak za pomocą tych dwóch aplikacji przygotować swoją indywidualną wersję utworu. Odsłuchajmy na koniec jeszcze raz. Ompa, lompa, dompetydu, dla ciebie śpiewam dzisiaj już. Ompa, lompa, dompetydu, ja teraz śpiewam, słuchaj mnie ty. Aha, i na zakończenie jeszcze jedno. Jakbyście nie wiedzieli jak, to wystarczy zaznaczyć całość i ścieżki zmiksować i wyrenderować na przykład do ścieżki łącznej. Teraz mam wersję łączną. Posłuchajmy. Ompa, lompa, dompetydu, dla ciebie śpiewam dzisiaj już. Ompa, lompa, dompetydu, ja teraz śpiewam, słuchaj mnie ty. Dziękuję za uwagę i polecam moje filmy o Audacity.